Cześć, dziękuję za to, że wracacie, że ciągle tu jesteście. Dzisiejsza sprawa będzie dotyczyć mężczyzny, który zaginął w dość tajemniczych okolicznościach. Osobiście trudno mi uwierzyć w to, że może ciągle żyć, z racji tego, że miałby dziś 91 lat. Ale jak pokazuje nam świat, wszystko jest możliwe i nigdy nic nie wiadomo. Zapraszam do odsłuchu. Patrząc na zdjęcia Mirosława Chmielowskiego z czasów jego młodości, widzę mężczyznę przystojnego, który na pewno miał duże powodzenie wśród kobiet. Zacznę od przedstawienia historii tego mężczyzny. Urodził się 1931 roku, więc tak naprawdę w bardzo trudnych czasach, w okresie między jedną wojną a drugą. Znalazłam informację, że rodzina Chmielowskich, to jest jego rodzice oraz młodsza siostra Alina, przed wojną mieszkali w Warszawie. Gdy wojna się skończyła, przeprowadzili się do Gdańska. Tam zajęli pustostan w dzielnicy Gdańsk-Oliwa przy ulicy Piastowskiej. Rodzina żyła jak na tamte czasy w miarę normalnie, chociaż wiadomo, że czasy powojenne nie były wcale takie łatwe. Mirosław skończył gimnazjum, a następnie Państwowe Centrum Wychowania Morskiego. W roku 1949 jest uczniem Państwowej Szkoły Morskiej Wydziału Mechanicznego w Gdyni. Tę uczelnię kończy w 1951 roku. Podczas nauki w szkole odbywa obowiązkowe 7-miesięczne praktyki, które polegały na tym, że pływał na statkach polskiej marynarki handlowej. Mirosław znał język angielski, francuski i rosyjski oraz w jakimś stopniu hiszpański oraz włoski. Był to niezwykle utalentowany językowo chłopak. W tamtych czasach znajomość języków obcych robiła bardzo duże wrażenie na społeczeństwie. 19 maja 1951 roku otrzymuje świadectwo dojrzałości z prawem używania tytułu technika mechanika okrętowego. Po odbyciu kolejnej praktyki i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymałby dyplom oficera polskiej marynarki handlowej i książeczkę żeglarską. Na drodze do kariery pojawiły się przeszkody. Mianowicie Mirosław nie dostał pozwolenia na odbycie praktyk, które uprawniałyby go do otrzymania książeczki żeglarskiej, która zaś pozwalałaby mu wykonywać zawód na morzu. W dniu rozdania dyplomów dyrektor szkoły, kapitan żeglugi, oświadczył młodemu człowiekowi, że Urząd Bezpieczeństwa zatrzymał jego książeczkę żeglarską. Kapitan przekazał też informację o tym, że Mirosław ma zgłosić się do siedziby służby w celu złożenia wyjaśnień. Warunkiem tego, że Mirosław otrzyma swoją książeczkę, jest podpisanie zobowiązania współpracy z służbami. Mężczyzna nie chciał współpracować ze służbami, odmówił podpisania i tym samym nie otrzymał swojej książeczki żeglarskiej. Bez niej nie mógł posługiwać się tytułem oficera. Urząd Bezpieczeństwa, tak zwany UB, to był urząd powołany formalnie do ochrony bezpieczeństwa państwa, a faktycznie służył likwidacji wszelkich form oporu w okresie powstawania i utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. Nie będę się rozwodzić nad tym, jak pracowały organy, ponieważ jest to dla mnie temat trudny. Ja nie żyłam w tamtych czasach, a też staram się unikać na moim kanale wątków politycznych, ponieważ każdy ma swoje poglądy. Nie chciałabym nikomu niczego narzucać i doprowadzać do kłótni w komentarzach. Odcinek ten nie ma dotyczyć tego, jakimi metodami posługiwały się wówczas poszczególne służby. Chciałabym przedstawić sylwetkę Mirosława i okoliczności jego zaginięcia. W dniu 11 lipca 1951 roku siostra Mirka udaje się na plażę do Jelitkowa. Około godziny 10 widziała brata w pobliżu pętli tramwajowej na ulicy Grunwaldzkiej. Stamtąd też odjeżdżał tramwaj do Jelitkowa. Jej brat rozmawiał wtedy z osobą, która współpracowała z Urzędem Bezpieczeństwa. Był to Henryk W. Zarówno siostra Mirka, jak i on sam 11 lipca idą na plażę. Nie byli tam razem, każdy udał się tam ze swoim towarzystwem. Około godziny 14 Mirosław przekazuje swojej siostrze klucze od mieszkania i prosił ją, aby udała się do domu, bo ich ojciec wraca z pracy około godziny 15, a on sam trochę się spóźni.
Argumentuje to tym, że jego kolega, wspomniany wcześniej W, poprosił go, aby popływał kajakiem z jego narzeczoną. Mogę zgadywać, że kobieta była po prostu ciekawa, jakie to uczucie. Być może nigdy nie próbowała i chciała zobaczyć, jak to jest. A że jej narzeczony nie potrafił pływać, więc poprosili o to Mirosława. Mężczyzna nie do końca chciał to robić, ale para bardzo nalegała, więc ten się zgodził. Alina zgodnie z poleceniem brata udaje się do domu. Tam około 16:30 odwiedza ich dzielnicowy, który przynosi wezwanie dla Mirka. Mężczyzna miał wstawić się na komisariat. W rozmowie dzielnicowego z ojcem rodzeństwa padają gratulacje, ponieważ Mirosław miał płynąć 13 lipca 1951 roku na rejs jako asystent pierwszego mechanika. Miała to być taka wakacyjna praca, aby chłopak sobie trochę dorobił. Nadchodzi wieczór, godzina 22. W dalszym ciągu Mirosław nie pojawił się w domu. Jego znajomy Henryk W. przychodzi do mieszkania Chmielowskich z koszulą, butami i spodniami Mirosława. Oświadczył, że nie może znaleźć ani jego, ani kajaku, ani narzeczonej. Mówi, że nie ma pojęcia, co mogło się stać. Przeczuwał jednak, że Mirek wraz z kobietą się utopili. Na drugi dzień, 12 lipca rano, Chmielowskich odwiedziło dwóch mundurowych i jeden cywil. Patrol wypytywał, gdzie jest Mirosław, kogo rodzina ma za granicą. Chcieli wydobyć informacje na temat miejsca pobytu chłopaka. Rodzina sama nie miała żadnej informacji, tak naprawdę to oni oczekiwali od władz pomocy, a dostali tylko szykany i niewątpliwie byli nazywani zdrajcami. Matka Mirosława wpadła w histerię, błagała o pomoc w odnalezieniu syna, uważała, że mógł zostać uprowadzony przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie chciał współpracować, więc był uważany za wroga. Cywil, który przyjechał z mundurowymi, odezwał się wówczas, żeby kobieta nie płakała. Chłopak im uciekł i jak żyje, to rodzina na pewno go jeszcze zobaczy. Tak naprawdę państwo chmielowscy nie otrzymali od władz żadnej pomocy. Nikt im nie chciał pomóc choć trochę w poszukiwaniu syna. Głowa rodziny wraz z córką o 3 rano każdego dnia przeszukiwali plażę, mając nadzieję, że odnajdą jakiś ślad po chłopaku. Po kilku dniach poszukiwań znajdują zwłoki kobiety leżącej twarzą do piasku. Alina rozpoznaje, że jest to narzeczona W, ta kobieta, z którą jej brat popłynął kajakiem. Chłopaka szukają nurkowie, rybacy zakładają sieci, jednak bez rezultatów. Nigdzie nie udało się znaleźć zwłok chłopaka ani żadnego śladu po nim. Pani Chmielowska po pogrzebie zmarłej kobiety rozmawia z jej mamą. Ta twierdzi, że wiele razy prosiła swoją córkę, aby ta nie zadawała się z W, ponieważ był to, cytuję, konfident i łobuz. Uważała, że związek z jej córką służyć miał mu do tego, aby wykonywał tylko swoje zadania. Najpewniej chodziło tutaj o zadania związane ze współpracą z Urzędem Bezpieczeństwa. Zrozpaczona matka dodała, że śmierć jej córki i zaginięcie Mirosława to była zaplanowana akcja. Po jakimś czasie od zaginięcia rodzina usłyszała informację od znajomych Mirka, że w radiu był puszczany komunikat, iż 20-letni młodzieniec z gdańskiej Oliwy żyje, jest zdrowy i ogólnie ma się dobrze. 3 miesiące po zaginięciu chłopaka prokuratura wydała akt zgonu Mirosława Zenona Chmielowskiego. W akcie zgonu podano, że zginął w Jelitkowie, a przyczyną śmierci było utonięcie. Zwłok jednak nigdy nie odnaleziono. Po kilku latach państwa Chmielowskich odwiedza stary znajomy Mirka, który kończył z nim szkołę. Mężczyzna informuje, że widział zaginionego w jednym z meksykańskich portów. Dowiedział się, że pływa we flocie handlowej, ma żonę Meksykankę i syna. Jego znajomy zaproponował, aby rozmawiali po polsku. Ten oburzył się i powiedział, że on nie zna tego języka i nie jest Polakiem. Mirosław miał wówczas odwiedzać tawernę przy porcie, w której przysiadywało grono marynarzy. Na wszelkie propozycje komunikacji w języku polskim reagował oburzeniem i opuszczał lokal. Po jakimś czasie od otrzymania tej informacji kolejny mężczyzna przekazuje bardzo podobne wieści. Różnią się one tylko tym, że żoną zaginionego nie jest Meksykanka, a Hiszpanka i że ma 2 dzieci. Było to w 1970 roku,
Mężczyźni rozmawiali w Zatoce Meksykańskiej w porcie Tampico. Po upływie czasu znajomy rodziny Chmielowskich kontaktuje ich z niejaką Zofią K., która jest poliglotką. Znalazłam także informację, że ta kobieta chodziła najprawdopodobniej z siostrą Mirosława do szkoły. Zofia K. na podstawie zdjęcia zaginionego, jego matki oraz charakteru pisma brata stwierdza, że chłopak żyje. Przeżył tragedię na wodzie. Osoba, która mu towarzyszyła, zginęła. Prawdopodobnie Zofia K. nie miała żadnych informacji na temat tragedii rodziny Chmielowskich i o samym zaginionym. Stwierdza, co zresztą pokrywa się ze wcześniejszymi informacjami, że mężczyzna mieszka w Tampico. Ma żonę Hiszpankę bądź Meksykankę oraz dwóch synów, którzy również są marynarzami. Pani Zofia i najprawdopodobniej siostra Mirosława kontaktują się z ówczesnym ambasadorem Meksyku. Ten deklaruje, że postara zająć się sprawą zaginięcia, jednak stwierdza, że ze względu na nastroje polityczne i procedury będzie mu trudno cokolwiek zdziałać. Niestety nie znalazłam żadnych informacji na temat tego, czy jakieś działania zostały podjęte. Jednak sądząc po tym, że Chmielowski widnieje w bazie osób zaginionych, nawet jeżeli zostało coś zrobione, to nie przyniosło to żadnych rezultatów. Rodzina w dalszym ciągu poszukuje Mirosława. Jego siostra wysyła liczne listy do Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku oraz do innych instytucji, aby otrzymać jakiekolwiek szczegóły o losie swojego brata. Kobieta sama wskazuje, że wysyła zapytania, jednak nie otrzymuje żadnych odpowiedzi. W 2008 roku zostają umieszczone informacje na stronie Fundacji Itaka, że Mirosław jest poszukiwany. Pani Alina chciała w 2009 roku polecieć do Tampico i osobiście zająć się poszukiwaniami na miejscu, jednak wyjazd nie doszedł do skutku, ponieważ w tamtym czasie umiera osoba, która miała towarzyszyć kobiecie w podróży. Ta osoba miała znać lokalny język oraz posiadać wiedzę na temat zagrożeń czyhających w Meksyku. W 2015 roku umiera mąż pani Aliny. Nawiązuje ona wówczas współpracę z misjonarzami przebywającymi w okolicach, gdzie najprawdopodobniej miał być widziany Mirosław. Nie mam informacji o tym, czy i te działania coś dały. W internecie można znaleźć apele pani Aliny, która prosi o pomoc w odnalezieniu brata, albo chociaż o wsparcie jej w pozyskaniu jakichkolwiek informacji. Wspomina, że różnica wieku między nimi to 6 lat, a gdy byli mniejsi, to nazywała brata Mnumnuś. Od zaginięcia minęło ponad 70 lat. Mam nadzieję, że pani Alina w dalszym ciągu żyje, że jest zdrowa i nie jest samotna. Przygotowując się do odcinka, było mi ciężko zebrać wszystkie informacje i je uporządkować, ponieważ wydarzenia miały miejsce bardzo dawno temu i zapewne wspomnienia siostry Mirosława są też rozmyte, jednak starałam się jak najrzetelniej przedstawić wszystkie informacje, jakie udało mi się pozyskać. Pani Alina w 2016 roku wypowiadała się, że jest przekonana, że jej brat żyje bądź żył i prosi o kontakt jego dzieci albo wnuki. Chciałaby się dowiedzieć, co się mogło tak naprawdę stać. Uważa, że został napadnięty bądź w jakiś sposób zdjęty z kajaku przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i po prostu im uciekł. Mówi, że za taką wersją wydarzeń przemawia to, co powiedział ten cywil, który przyjechał wraz z patrolem do ich domu tuż po zaginięciu Mirosława. Powiedział przecież, że chłopak im uciekł. Czyli według kobiety może to świadczyć, że chcieli go złapać, ale im się to po prostu nie udało. Przyjechali za to do domu Chmielowskich, ponieważ myśleli, że może się on ukrywać właśnie w swoim miejscu zamieszkania. Zapytana o to, czy jej brat miał jakieś możliwości, aby przekroczyć granicę kraju i podróżować na zachód, odpowiada z przekonaniem, że tak. Alina wskazuje, że Mirek znał porty, pracował w trakcie wakacji na statkach, więc miał dość duże rozeznanie. Mówi też, że opuścił kraj drogą morską i zapewne statkiem zagranicznym, gdyż na polskim statku zostałby schwytany i wydany odpowiednim organom. Z informacji, jakie można znaleźć, dowiedziałam się, że sprawą w 2016 bądź 2017 roku zajął się nie kto inny jak Krzysztof Rutkowski. Był w kontakcie z panią Aliną, miał utworzyć bazę operacyjną w Mexico City i na działania w tej sprawie przeznaczyć 7 dni. Co z tego wyszło?
Nie mam żadnych konkretnych informacji, bardzo możliwe, że nic. Chciałabym was zapytać ogólnie, co sądzicie o działaniach pana Krzysztofa Rutkowskiego. Chętnie poznam wasze opinie na ten temat. Na koniec chciałabym was przeprosić, jeżeli popełniłam jakieś błędy odnośnie ówczesnych instytucji, ich funkcjonowania. Starałam się korzystać z ogólnodostępnych źródeł, których i tak nie ma za wiele. Dziękuję wam serdecznie za obecność na moim kanale. Życzę wam i waszym rodzinom wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się, do następnego, cześć.